Cześć wszystkim, rozwiążemy sobie zadanie ze zbioru persony. Jest to zadanie oczywiście z, powiedzmy, elementów termodynamiki tutaj. Oczywiście chodzi o energię wiązań. No i weźmiemy sobie, skopiujemy na przykład, niech będzie przykład, może wszystkie po prostu, przykład A. No i teraz tak, tutaj możemy sobie te drobinki narysować, na przykład tak. Na tej wolne pary elektronowe, przy okazji można sobie przypomnieć, jak wyglądają te drobiny. No i tutaj mamy wszystkim znany amoniak. Okay. No i jak widać tutaj mamy w tej chwili tak, czyli wszystko to, co mamy po lewej stronie, będziemy musieli dostarczyć energii, żeby tutaj uzyskać odpowiednią, no żeby można było te wiązania zerwać, prawda? No bo żeby wytworzyć nowe związki, to te wiązania muszą ulec rozerwaniu. No i tutaj mamy jedno takie potrójne wiązanie, jak widać tutaj energia tego wiązania wynosi dokładnie tyle, czyli mamy jedno wiązanie razy 947 kJ na mol, prawda? Czyli tutaj po prostu sobie tyle zostawimy. Znowu dodamy, tym razem mamy trzy wiązania typu HH, czyli O, czyli wodór-wodór, 436 kJ. No i teraz, żeby można było utworzyć tutaj amoniak, prawda, czyli te trzy wiązania razy 2, to będziemy musieli odjąć, czyli musi zostać wygenerowane tym razem ileś tam energii, czyli odejmiemy sobie dwa razy, raz, dwa, trzy wiązania, prawda, i razy energię każdego z tych wiązań, czyli mamy wodór z azotem i wodór z azotem to mamy tutaj 390. No i możemy napisać na przodzie, że jest to nasza energia tego procesu. No i co? No i należy po prostu rozwiązać tutaj równania, czyli 947 plus 3 razy 436, no i odejmiemy 2 razy 3, czyli 6 razy 390 i dzięki temu uzyskamy minus 85 kJ. No i tak rozwiązaliśmy sobie przykład A, prawda? No to teraz rozwiążemy sobie po prostu kolejne. Ja sobie tutaj odznaczę i przesunę tam gdzieś na dół. No to rozwiążmy sobie teraz B. Ok. Także tutaj sobie przepisujemy. No i tak jak w poprzednim przypadku, możemy sobie tutaj celem pokazania, jak to wygląda, narysować te drobiny. Czyli mamy cztery nasze amoniaki. Tak jak wcześniej, sobie tutaj narysujemy. Czy ja tam dałem tą wolną parę elektronową? O, nie dałem, no to już trzeba dopisać. O, no właśnie, jak już rysujemy to prawidłowo, tutaj tak, plus 3 razy mamy nasz tlen. No i azot z potrójnym wiązaniem. Oczywiście powinniście pamiętać, jak się rysuje takie drobiny z budowy atomu i cząsteczki, bardziej z cząsteczki oczywiście. Także jeżeli nie pamiętacie, to sobie przypomnijcie. Może zrobię za jakiś czas o tym film, jak będę miał chwilę. Także no tam jest dość sporo tych kwestii, żeby to rozwiązać prawidłowo, tam żeby narysować, także muszę mieć naprawdę tak sporo czasu, żeby to zrobić.
Dokładnie, czyli mamy tak, 4 razy i tu mamy już 3 wiązania tego typu i te wiązania miały tutaj energię 390. No i oczywiście tutaj też dodajemy, jeżeli mamy reagenty po lewej. No i tutaj mamy 3 wiązania podwójne 499. No i oczywiście, żeby wytworzyć drobiny, no to w czasie tworzenia się wiązań energia zostaje wydzielona z układu do otoczenia. No i w takim razie 947 tutaj mamy, jeżeli chodzi o ten nasz azot-azot wiązania. Ok. No i tak samo, żeby wytworzyć 6 cząsteczek wody, które mają dwa wiązania tego typu tutaj. Prawda? Tu mamy jedno, tu mamy drugie. Tak samo jak tutaj mieliśmy tylko jedno, tu jedno, a tutaj były aż trzy. Prawda? Dlatego tutaj mieliśmy tą trójkę i dlatego tutaj stoi ta dwójka. No dobrze, no i teraz wodór, tlen, no to 465. No i równa się, prawda? Wykonamy sobie działania, czyli mamy tak. 4 razy 3 razy 390 plus 3 razy 499 minus 2 razy 947 minus 6 razy 2, czyli 12 razy 465. No i z tego nam wychodzi minus 1297 kJ. No i to jest już nasz końcowy wynik do przykładu B. Oczywiście pamiętajcie o tym, że na kalkulatorze prostym no, należałoby wykonać najpierw działania po kolei, czyli najpierw ten element, potem ten, potem ten, potem ten i dopiero na końcu sobie tutaj to wszystko zsumować. Okej, dobrze, przesunę jeszcze dalej. Za chwilę sobie do tego wrócimy. Przedstawię wszystkie razy. No i dobra, no i teraz jeszcze oczywiście zrobimy punkt C. Czyli tak, przepisujemy sobie równania. No i tak jak wcześniej, mamy dwie cząsteczki wodoru. Tak to wygląda. Tutaj mamy jedną cząsteczkę tlenu. No oczywiście można też tak zrobić, nawet jedynkę tu wstawić, to nie jest żaden błąd. Pamiętajcie o wolnych parach elektronowych. No i mamy dwie wody. Może być tak, wszystko jedno w którą stronę w sumie tak naprawdę. No i co? No i delta HX plus 2 równa się. Czyli musimy tak, żeby zerwać to wiązanie z plusem, dostarczamy energię. Wodór, wodór, prawda? I tu jest jedno w środku, tylko 436, jak widać tam w tabelce, plus 1 razy, no i tu mamy jedno wiązanie podwójne 499. No i odejmiemy sobie teraz, bo musimy utworzyć tutaj, czyli minusik oznacza, że energia jest wydzielana z układu do otoczenia. Jeszcze raz tutaj powtórzę. Tu mamy dwie cząsteczki i dwa wiązania w środku, tlen i wodór. 465. No i wystarczy teraz wykonać działania. Czyli mamy 2 razy 436 plus 499 minus 4 razy 465, no bo 2 razy 2 wiadomo. No i z tego nam wychodzi minus 489 kJ. No i to by było wszystko w tym zadaniu. Ja jeszcze tak tutaj zostawię, może je obok siebie, jak to wygląda. I to właściwie jest tyle w tym zadaniu. No, może bardziej tu sobie postawimy B i C. Już tak zostanie. Także tak to wygląda w
całości. Mam nadzieję, że się podobało i że było to dla Was w tej chwili proste. Zapraszam na inne moje filmy. No i co? No i zostaw suba, prawda? Jeżeli się podobało i pomogło. Dzięki za uwagę. Cześć.